Czym jest gut alkoholowy? Musisz wiedzieć, że gut alkoholowy jest definiowany jako silne pragnienie bądź poczucie przymusu przyjmowania substancji, a więc silne pragnienie, poczucie przymusu wypicia alkoholu. Należy go odróżnić od zespołu abstynencyjnego. Gut alkoholowy pojawia się, kiedy jesteś trzeźwy przynajmniej od kilku dni, albo gdy ktoś lub coś uniemożliwia tobie picie. W odróżnieniu od zespołu abstynencyjnego pojawia się wtedy, kiedy alkoholu nie ma już w twojej krwi, kiedy dłużej nie pijesz. Możesz go więc nie znać, jeżeli piłeś ciągami, dłuższymi okresami czasu albo piłeś znaczne ilości. Przy dużych ilościach nawet dzień, dwa dni przerwy nie oznaczają jeszcze, że tego alkoholu w krwi nie masz, że możesz mieć głód. Wtedy może być to zespół abstynencyjny, którego wybrane objawy są podobne. Nabycie umiejętności radzenia sobie z głodem jest niezbędnym, pierwszym i głównym zadaniem początku terapii. Nie da się utrzymywać abstynencji, trzeźwieć bez umiejętności rozpoznawania swojego głodu alkoholowego i radzenia sobie z nim. Wymaga to kilku umiejętności. Po pierwsze, nauczenia się zapobiegania głodowi poprzez stosowanie programu HALT, unikania wyzwalaczy głodu alkoholowego. Niezbędne jest także nauczenie się rozpoznawania głodu i radzenia sobie z tym, kiedy się już pojawi, rozgości w twoim życiu. Musisz pamiętać, że głód alkoholowy jest jak fala. To oznacza, że trzeba umieć aktywnie go przeczekać. Podkreślam, w sposób aktywny. Po drugie, jeżeli głód alkoholowy jest jak fala, to znaczy, że on powraca. Jak przypływ i odpływ. Oznacza to, że będzie powracał pomimo abstynencji, niezależnie od okresu, jakim minie od końca twojego picia. Jest wpisany w chorobę, trzeba się liczyć z jego powrotem i może wystąpić nawet po długim okresie abstynencji. Czego nie wiesz o głodzie alkoholowym? Czasami na początku terapii możesz nie zauważać głodu, ale to nie znaczy, że go nie masz, bo widzi go twoja podświadomość, widzi go twoje ciało, twoje emocje, myśli, ale również widzą go twoi bliscy, jako zmiany w twoim zachowaniu i w twoich emocjach, sposobie reagowania. Pamiętaj, że głód alkoholowy nie zawsze występuje od razu po wyzwalaczu, czasem pojawia się nawet po kilku dniach. Znam takie sytuacje, kiedy pacjent, klient spotkał się z alkoholem na przykład na jakiejś imprezie, podczas pobytu w restauracji. Głód alkoholowy wrócił po kilku dniach. Głód alkoholowy jest związany z kilkoma mechanizmami. Z mechanizmem nałogowego regulowania uczuć i iluzji zaprzeczania. Jak się rozwija? Na początku pojawia się wzrost napięcia, które przeważnie zostaje stłumione poza świadomość. W pewnym momencie myślisz, nie wiem co mi jest, co się ze mną dzieje, ale jakoś mnie nosi, czegoś mi brakuje. Wówczas następuje tłumienie tego napięcia i często możesz nie łączyć go z głodem. Szukasz przyczyn tego napięcia w otoczeniu i na zewnątrz. To nakręca wspomniane uczucie napięcia. W końcu pojawia się chęć ulgi, pozbycia się tego dyskomfortu i napięcia za pomocą alkoholu. I ta chęć ulgi jest silniejsza niż to, co sobie mówisz, silniejsza niż rozum, który będzie tobie być może wskazywał rozwiązania. Nauka idzie wtedy w las, ponieważ włączają się silne emocje, cierpienie i chęć ulgi. Czynniki, które mogą uruchomić głód, to przede wszystkim złe samopoczucie psychiczne i fizyczne, samotność, osłabienie, niewielkie umiejętności radzenia sobie ze stresem bez alkoholu, ale także głód może być uruchomiony przez kontakt z alkoholem, kiedy na zajęciach mówimy o alkoholu, kosztach picia, kiedy w rozmowach poza terapią pojawia się temat alkoholu. Czynnikiem, którym może uruchomić głód, jest też przemęczenie, osłabienie organizmu, a więc wtedy, kiedy chorujesz, kiedy pijesz zbyt dużo kawy, różnego typu choroby somatyczne, powrót do chaosu, braku planowania, poczucie monotonii na trzeźwo i wspomniane już wyzwalacze zewnętrzne, na przykład widok butelek z alkoholem czy reklamy alkoholu. Pojawiają się wtedy zmiany, pogorszenie samopoczucia, niepokój, łatwe wpadanie w złość bez powodu, drażliwość, problemy z zasypianiem, bezsenność, bóle głowy, utrata apetytu albo stałe uczucie głodu. Nadmierne pragnienie, lęki, konflikty z ludźmi, zaprzeczanie problemom, powątpiewanie w sens leczenia, nieregularne uczestnictwo w terapii, AA, szukanie fizycznego kontaktu z alkoholem czy koloryzowanie wspomnień z okresu picia, wspominanie picia. Wszystko to prowadzi do zmian w samopoczuciu i zachowaniu.
może aktywować głód alkoholowy. W jaki sposób on się objawia? Przede wszystkim jest to silna potrzeba wypicia z tendencją do natychmiastowego zrealizowania, a więc chce ci się pić i musisz się napić już teraz. Może być poczucie ssania w żołądku, poczucie braku czegoś, nie wiadomo czego. Mogą się zdarzyć sny alkoholowe. Po obudzeniu trudno jest tobie odróżnić, czy był to sen, czy jawa, ale śniło ci się, że piłeś alkohol albo że obok ciebie był alkohol. Może się też pojawić suchy kac, a więc samo poczucie jak po dużym piciu. Pomimo tego, że nic nie piłeś. Suchość w ustach, chęć wypicia alkoholu, nadmierna potliwość, drżenie ciała, niepokój i różne bóle. Może wystąpić smak lub zapach alkoholu w ustach, pomimo tego, że go nie piłeś. Poczucie stałego napięcia, rozdrażnienia, pogorszenia pamięci, trudności w myśleniu abstrakcyjnym, natrętne myśli o alkoholu, że pomoże tobie w rozwiązaniu problemów, kłopotów, przyniesie ulgę. A także możesz przypominać sobie przyjemny stan, jaki pojawia się po wypiciu alkoholu. Skąd się biorą myśli o piciu alkoholu? Z pogrążenia w żalu po stracie, z chęci sprawdzenia, czy rzeczywiście straciłeś kontrolę, z sytuacji kryzysowych, stresowych, pełnych napięcia, ale też w przypadku braku wiary we własne siły, możliwości, że dasz radę sobie z głodem alkoholowym. Są trzy poziomy głodu alkoholowego. Poziom emocji. Trudno się tobie opanować, masz przysłowiowe nerwy na wierzchu. Poczucie napięcia nosi cię. Nawet drobne niepowodzenia budzą twoją wielką irytację i złość. Masz problem z koncentracją uwagi, czujesz, że czegoś tobie brakuje, coś za tobą chodzi. Czujesz silny dyskomfort fizyczny, psychiczny, cierpienie. Możesz czuć potrzebę pilnego złagodzenia tego stanu przez wypicie alkoholu. Może się również pojawić subiektywne poczucie paniki. Reagujesz w sposób bardzo silny, emocjonalny. Jesteś nadwrażliwy na takie przykre, nieprzyjemne uczucia jak lęk, smutek, żal i złość, poczucie winy, wstyd. Reagujesz również nadmiarowo na przyjemne uczucia, na przykład euforię. Drugi poziom głodu alkoholowego to poziom myśli. Jeśli masz takie doświadczenia, to będziesz przypominał sobie wtedy, jak alkohol tobie zawsze pomagał. Myśleć będziesz o alkoholu jako sposobie na ulgę. Twoje myślenie będzie zawężać się do alkoholu. Będziesz w stanie myśleć tylko o nim. Będzie trudno ci skupić się na innych tematach, ponieważ naczelną twoją potrzebą i myślą będzie wtedy chęć uwolnienia od cierpienia, a więc poczucie ulgi po wypiciu alkoholu. I trzeci poziom. Poziom somatyczny związany z ciałem. Sny alkoholowe. Pijesz, bawisz się z alkoholem. O czym już mówiłem. Często te sny są bardzo realne. Drżenie rąk, poczucie ssania w żołądku. Pocenie się, nadwrażliwość na ból. To są objawy fizyczne. Zwróć uwagę na to, że wspominam o snach alkoholowych. Sny alkoholowe bardziej pasują do poziomu myśli. Krótko podsumuję poziomy głodu alkoholowego. Musisz pamiętać, że pokonać głód możesz tylko jego bronią. Stąd właśnie moje podsumowanie. Jeśli czujesz objawy głodu na poziomie fizycznym, najlepsze są te metody, które dotyczą właśnie twojego samopoczucia fizycznego. Co mam na myśli? Kiedy masz suchość w ustach, ślinotok, napięcie mięśniowe czy wzmożoną potliwość, nie pomogą tobie inne rzeczy niż napicie do przesytu, zjedzenie czegoś, najlepiej słodkiego, ćwiczenia, prysznic, napinanie, rozluźnianie mięśni, a więc te rzeczy, które są związane z suchością w ustach, z pragnieniem, z napięciem mięśniowym albo potliwością. Jeśli odczuwasz głód alkoholowy na poziomie emocji, drażliwość, złość, niepokój, monotonia, nadmierna radość, przygnębienie, smutek, poczucie braku czegoś czy brak miejsca, trudno będzie ci znaleźć inne rozwiązanie niż wyrażanie złości, odejście od jego źródła, odkrycie źródła złości, wyjazd, zmiana, działanie, wyjście z samotności, rozmowa, zmiana miejsca sytuacji, akceptacja tego uczucia, które jest. A więc
Powinieneś mieć taką umiejętność dopasowania swojego wód alkoholowego do działania. Czując złość, wyrażasz ją, odchodzisz od źródła złości albo odkrywasz. Czujesz monotonię, wychodzisz z samotności, wyjazd, zmiana, działanie. Czujesz nadmierną radość, możesz wyjść do innych ludzi, porozmawiać o tym. Masz poczucie braku czegoś, może być pomocną rozmowa, zmiana miejsca, sytuacji, albo akceptacja tego, co czujesz. Również na poziomie myśli odpowiedź twoja powinna być dostosowana. Jeśli masz natrętne myśli o piciu, myśl o tym, że jak się napijesz, to tobie przejdzie, odpuści, trudność skoncentrowania uwagi, krążenie myśli wokół picia, natrętne myśli o alkoholu czy pogorszenie pamięci, ważne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi. Luźny obserwator myśli, zatrzymanie, zmiana kierunku myśli, kotwiczenie. Traktowanie myśli jako pędzący pociąg, które po prostu są, ty je obserwujesz. Program 24 godziny, zmiana miejsca, ale również rozpoznawanie własnych uczuć, ponieważ uczucia często są związane z naszymi potrzebami i one też powodują określone myśli. Czym jest głód alkoholowy? Osoba uzależniona manipuluje swoimi uczuciami, żeby doprowadzić siebie do wzrostu napięcia. Odczuwa cierpienie, które jest trudne do zniesienia i szuka przyczyn wzrostu napięcia poza sobą, czyli wkurzam się, bo ty mnie wkurzyłaś, a nie złoszczę się na ciebie, ja czuję złość. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy zdaniem denerwujesz mnie, a denerwuję się na ciebie. To jest przekazanie odpowiedzialności. Druga osoba może reagować w sposób różny, niekoniecznie zgodny z tym, czego my chcemy, czego oczekujemy, czego pragniemy. Ale to my, w głowie, myśląc, nadajemy temu, co słyszymy, co widzimy, znaczenie. I my powodujemy swoje własne uczucie. Wzrost napięcia sprawia, że potrzebujesz ulgi od cierpienia, którym może się wtedy jawić tobie abstynencja. W tym momencie włącza się pragnienie natychmiastowego rozładowania tego napięcia poprzez wypicie alkoholu. Potrzeba ulgi jest taka silna, że jest mocniejsza od tego, co myślisz. A więc możesz sobie tłumaczyć, nie, nigdy nie będę pić, ale wtedy rozum idzie w diabły. Ważniejsze jest napięcie. Umysł tobie podsuwa wtedy rozwiązanie, jakim jest wypicie alkoholu. Jedyny widoczny wtedy dla ciebie sposób na cierpienie. Jednocześnie twoje myśli wypierają wspomnienia, które wskazują, że picie nie rozwiązuje problemów. Włącza się myślenie magiczne, ale także przyjemne wspomnienia o piciu. Wymazane jak magiczną różdżką są myśli i wspomnienia przykre, które wskazywałyby na konieczność zaprzestania picia. Jak możesz nauczyć się rozpoznawać głód alkoholowy? Nauka rozpoznawania głodu wymaga uważności. Czasami głód alkoholowy jest bardziej zauważany przez twoich bliskich niż przez ciebie. Dlatego zaufaj swoim bliskim, jeśli mówią, że coś się z tobą dzieje. Jednym z pierwszych zadań w terapii jest prowadzenie dzienniczka głodu alkoholowego, co pozwala na to, żebyś codziennie przyglądał się temu, co się z tobą dzieje. Dzienniczek głodu składa się z różnych objawów. Każdego dnia sprawdzaj, czy odczuwasz konkretny objaw głodu alkoholowego. Zaznaczaj to sobie krzyżykiem, ptaszkiem, w jakikolwiek sposób. Na liście głodu alkoholowego w takim dzienniczku zapisujemy silną potrzebę wypicia, stanie w żołądku, poczucie braku czegoś, sny alkoholowe, suchy kac, smak, zapach alkoholu, uczucie stałego napięcia, rozżalenia, ale także pogorszenie pamięci, koncentracji, trudności w myśleniu o abstynencji, natrętne myśli o alkoholu, przypominanie sobie przyjemnych chwil po alkoholu, apatia, zobojętnienie, ból albo większa ilość konfliktów. W dzienniczku głodu można też zapisywać nadpobudliwość, zwątpienie w trzeźwość, na przykład myśl o opuszczeniu, przerwaniu terapii, skoki, zmiany napięcia od euforii do
depresji, rozpamiętywanie, rozżalanie się nad sobą, powątpiewanie w terapii, skupienie na innych. Tak jak wspomniałem, zaznaczaj sobie objaw, który danego dnia występuje i zwracaj uwagę na to, ile tych objawów dziennie masz. Dużą rolę w rozpoznawaniu głodu alkoholowego i wyzwalaczy ma Twoja podświadomość, czyli to, czego nie widzisz, ale co dzieje się w Twojej głowie, często w sposób automatyczny. Pamiętaj, że koń zawsze wraca do domu nawet z pijanym woźnicą, a więc działa jak automat. Również Twoje zmysły odbierają to, czego nie widzisz w sposób świadomy. Przypomnij sobie chwilę, kiedy jesteś zakochany, widzisz wszystko w różowych barwach. Czasem zaślepienie miłością sprawia, że lekceważysz sygnały ostrzegawcze. Jest jedna z piosenek, która pokazuje dokładnie właśnie to. Mężczyzna ma informację, że dziewczyna jest niewarta jego uczucia, ale cały czas w jego wyobraźni jest niewinna, czysta, wzniosła. Nie dostrzega faktów, bo nie chce ich widzieć. Podobnie jest w zwykłym życiu, niekoniecznie związanym z alkoholem. Kiedy słyszysz muzykę, przy której tańczyłeś po raz pierwszy z ukochanym, ukochaną, mogą się w tobie pojawić pewne uczucia. W sklepie, kiedy puszczają kolędy, czujesz się świątecznie. Kiedy czujesz zapach pieczywa, masz ochotę je kupić, a więc widzisz, że zmysły działają na twoje emocje i na twoje myśli i prowokują do działania. Tak samo jest w przypadku głodu alkoholowego. To zmysły powodują wspomnienia, myśli i emocje. Są wyzwalaczami. Popatrz, co dla ciebie jest ważniejsze. Jaki masz kanał komunikacji? Każdy z nas jest albo wzrokowcem, albo słuchowcem, albo czuciowcem. A więc pewien rodzaj zmysłów jest bardziej wyczulony. Opisz sobie burzę. W jaki sposób byś to zrobił? Widziałem zachmurzone niebo. Wskazuje na wzrok. Usłyszałem cichy grzmot, spadające krople, słuch. Poczułem na języku smak kropel deszczu, smak. Poczułem zapach deszczu, węch. Czułem krople deszczu na skórze, dotyk. To, w jaki sposób mówisz, pokazuje, który zmysł jest dla ciebie ważniejszy. Również będzie ważniejszy, jeżeli chodzi o wyzwalacz głodu alkoholowego. Zwróć uwagę na to, że im silniej będzie działał wyzwalacz, który na ciebie oddziałuje mocniej, tym bardziej może wzbudzić głód alkoholowy. Głód alkoholowy, czyli wyzwalacze uczucia i twoja osobista metoda na głoda. Wyzwalacze dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Najpierw opowiem o wyzwalaczach zewnętrznych. Do wyzwalaczy zewnętrznych zaliczamy miejsca, osoby, przedmioty i sytuacje, a także daty, które kojarzą się tobie z piciem. Pojawiają się nawet wtedy, kiedy zdecydowałeś się nie pić. Wpływają na twój mózg i powodują uczucie głodu alkoholowego. To twój mózg dokonuje połączenia pomiędzy wyzwalaczem a alkoholem. Wspominałem o tym. Zdarzenie, myśl, emocja. Ale zwróć uwagę na to, że myśl o wypiciu albo emocja, która w konsekwencji znowu może prowadzić do myśli o piciu. Wyzwalaczami zewnętrznymi jest to, co stanowi twój kontakt z alkoholem, a więc przebywanie z osobami pijącymi, kupowanie alkoholu dla gości, trzymanie alkoholu w domu, uczestniczenie w imprezach alkoholowych. Miejsca, w których piłeś, być może melina, picie w określonej porze dnia, na śniadanie, po obiedzie, po pracy, wieczorem, podczas wypadów za miasto, na działce, na grillu. Przed śniadaniem, samotnie w domu, może w pracy, może w weekendy, może u przyjaciół w domu, a może w twoim domu z przyjaciółmi. To również są miejsca i pory, które mogą stać się wyzwalaczami zewnętrznymi głodu alkoholowego. Być może takim miejscem, sytuacją jest prowadzenie samochodu, picie przed randką, w trakcie randki, w dzień wypłaty, w jakimś szczególnym miejscu, o czym już mówiłem, czyli grill na działce, bar, pub. A więc wszystko to może stać się wyzwalaczem głodu alkoholowego.
Jednak są również wewnętrzne wyzwalacze głodu, które czasami trudniej jest zauważyć. Wyzwalacze działają jak granat z opóźnionym zapłonem. Nigdy nie wiesz, kiedy wybuchną. Głód alkoholowy może odezwać się, o czym już wspominałem, nawet kilka dni po kontakcie z wyzwalaczem. Możesz czuć się osłabiony, może masz za mało odpoczynku, pijesz za dużo kawy, palisz za dużo, jesteś chory i osłabiony chorobą. Masz w życiu chaos, nie jesteś w stanie zaplanować swojego dnia, masz uczucie monotonii życia na trzeźwo. Nie radzisz sobie ze stresem, widzisz butelki z alkoholem, widzisz alkohol, reklamę alkoholu. I tu pojawia się wyzwalacz wewnętrzny, kiedy sobie skojarzysz myśl z emocją. Kiedy myśl nie radzę sobie, widzę, będzie powodował w tobie emocje, rozdrażnienie, zdenerwowanie. Wtedy stanie się również wyzwalaczem wewnętrznym. Pamiętaj, że wyzwalacze wewnętrzne mogą prowadzić do takich sytuacji, takich uczuć, emocji, jak stałe poczucie głodu, nadmierne pragnienie, utrata apetytu, pogorszenie samopoczucia fizycznego, ból głowy, bezsenność, trudności z zasypianiem, nieokreślone lęki, drażliwość, kontakty z ludźmi, z których się wycofujesz, łatwe wpadanie w złość bez powodu, niepokój. Wyzwalacze wewnętrzne prowadzą do szukania fizycznego kontaktu z alkoholem, do koloryzowania wspomnień z okresu picia, do myśli o wątpliwości, czy twoje leczenie ma sens, zaprzeczanie problemom, na przykład nie, nic nie jest, nie denerwuję się, a jednocześnie, kiedy to mówisz, masz zaciśnięte szczęki albo noga ci chodzi. Mimo wszystko mówisz, że nie, ja się nie denerwuję. Zwróć uwagę na bardzo ważną grupę wyzwalaczy wewnętrznych, a więc uczucia. Uczucia mają silny związek z głodem alkoholowym. Drogą do głodu alkoholowego jest cierpienie, ale czasami też silne uczucia pozytywne, na przykład euforia. Uczucia mogą wyzwalać głód alkoholowy, ale również mogą być objawem tego głodu alkoholowego. Może pojawić się skrajność, cierpienie i ulga. Może pojawić się monotonia. Brak zrozumienia o innych. Poczucie, że nikt cię nie kocha. Samotność, smutek, depresja, emocjonalny ból albo krytyka ze strony innych. To również są wyzwalacze wewnętrzne. Pamiętaj jednak, że każdy z nas ma swój własny wyzwalacz. Na jednego będzie działało bardziej samotność, na innego bardziej poczucie odrzucenia, na kogoś innego bardziej użalanie się nad sobą. Bardzo silną rolę wyzwalacza wewnętrznego mogą mieć wszystkie poczucia, o czym często mówię w innych filmach. Poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie wartości, przede wszystkim obniżone, użalanie się nad sobą. One dotyczą twojej wartości, tego co jest najważniejsze i one mogą się stać bardzo silnym wyzwalaczem wewnętrznym. Ale również napięcie wewnętrzne, nerwowość, niepokój, złość, frustracja, irytacja. One również mogą prowadzić do cierpienia i chęci ulgi, a więc picia, do głodu alkoholowego. Do tych uczuć zaliczam też zmieszanie, presję innych, strach, lęk, poczucie braku bezpieczeństwa, zazdrość czy martwienie się. Ale również mogą być przyjemne uczucia, tak jak pewność siebie, poczucie szczęścia, podekscytowanie. I tutaj na tej planszy również mówię o tych poczuciach opuszczenia, winy. Jednym z narzędzi do pracy z głodem alkoholowym jest dzienniczek uczuć. To jest narzędzie, za pomocą którego możesz poznać związek pomiędzy tym, co robisz, a twoimi uczuciami, możesz mieć na nie realny wpływ. Kiedy patrzysz na swoje uczucia i związane z nimi wydarzenia, zapewniasz sobie doskonałe narzędzie do poprawy swojego samopoczucia. Sam sprawdzasz, co na ciebie działa. Dzienniczek prowadzimy według schematu. Kiedy dostałem telefon, zmartwiłem się. A więc kiedy opis tego, co się wydarzyło i poczułem się. Kiedy czekałem, a nikt do mnie nie zadzwonił, było mi smutno. Kiedy poczułem zapach alkoholu w sklepie, poczułem wielką złość. W ten sposób notujemy dzienniczek uczuć. Po kilku dniach prowadzenia będziesz miał już wiedzę, co sprawia, że czujesz się smutny, zadowolony, zdenerwowany.
Pomoże w tym Tobie przeprowadzenie analizy ilościowej i jakościowej, ale o tym w innych filmach. Jak możesz sobie radzić z głodem alkoholowym, czyli jaka jest Twoja własna metoda na głoda? Jeżeli chodzi o myśli, możesz rzucić wyzwanie. Nie mogę wypić ani jednego kieliszka bez ryzyka, że wypiję więcej. Nie muszę pić i prać, żeby się odprężyć. Czuję głód, ale nie chce mi się brać, nie chce mi się pić. Zrób sobie listę korzyści płynących z tego, że nie pijesz, nie bierzesz. Przypominaj ją sobie. Zrób listę negatywnych konsekwencji swojego picia, brania. Odwróć swoją uwagę, przekieruj ją na coś innego. Wzmacniaj wiarę we własne siły, a więc zakładaj sobie cele i realizuj je. Zastosuj technikę odkładania decyzji, a więc program 24 godziny. Wpływaj na miejsce i sytuacje, w których jesteś. Zadzwoń do kogoś, kto Tobie jest w stanie pomóc. Może do sponsora, może do kolegi z terapii, może do terapeuty. Nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym wymaga przede wszystkim przestrzegania zaleceń dla trzeźwiących alkoholików, przestrzegania programu HALT, umiejętności dbania o swój własny relaks, ale także rozpoznawania głodu alkoholowego. Również umiejętności rozpoznawania wyzwalaczy głodu alkoholowego, tych, które są Twoje osobiste. Rozpoznawania swoich własnych sposobów na głód alkoholowy, dopasowanych do poziomu, o czym już mówiłem. Umiejętności stosowania swoich własnych metod na głód. A jak możesz to robić? Ćwicząc, sprawdzając. Na koniec zalecenia dla trzeźwiących alkoholików, chociaż one już są w innych filmach, ale mają wpływ na powstawanie głodu alkoholowego i na unikanie wyzwalaczy. Przestrzeganie zaleceń pomoże Tobie unikać wyzwalaczy zewnętrznych, ale również wewnętrznych. Unikaj miejsc, w których piłeś. Nie bierz udziału w spotkaniach, na których wiesz, że będzie alkohol. Nie bierz udziału w składkach na alkohol. Nie pożyczaj pieniędzy na picie. Nie polewaj innym alkoholu. Nie chodź po alkohol. Unikaj osób, z którymi dotychczas piłeś. Nie trzymaj w domu żadnego alkoholu ani kieliszków, akcesoriów do picia. Nie zgadzaj się, aby odwiedzali Ciebie ludzie pod wpływem alkoholu albo żeby pili w Twojej obecności. Nie zgadzaj się, by ktoś przynosił do Ciebie alkohol. Nie przyjmuj, nie dawaj prezentów w postaci alkoholu. Pozbądź się z mieszkania, domu, wszystkich akcesoriów, a więc butelek po alkoholu, zarówno pełnych, jak i pustych, kieliszków, akcesoriów, które służyły Tobie do picia. Unikaj zakupów w sklepach, w których dotychczas kupowałeś alkoholu. Jeśli masz możliwość, omijaj te sklepy. Albo w supermarketach omijaj ściany, alejki z alkoholem. Jedz dosyta, a więc program HALT. Nie rozmawiaj z osobami, które są pod wpływem alkoholu. Omijaj ich szerokim łukiem. Unikaj kontaktu wzrokowego, słuchowego z osobami pod wpływem. Pamiętaj, że nawet picie bezalkoholowego piwa, szampana, otwiera Tobie furtkę, ponieważ jest w tym słowo alkohol. Jest pewien rytuał. Unikaj lekarstw, kosmetyków i słodyczy, które zawierają alkohol. Teraz krótko o programie HALT i jego wpływie na głód alkoholowy. Pamiętaj, że HALT pochodzi od angielskiego. Nie bądź głodny, zły, samotny i przemęczony. To są podstawowe cechy tego programu. Nie bądź głodny. A więc pamiętaj, że w mózgu ośrodek głodu jest wspólny zarówno dla posiłku, jak i głodu alkoholowego. Polak głodny jest zły. Oznacza to, że poczucie głodu prowadzi cięcie. Oznacza to, że odczucie głodu prowadzi do napięcia i rozdrażnienia, a one budzą chęć ulgi i wypicia. Budzą głód alkoholowy. Unikaj poczucia ssania w żołądku. Podstawą Twojego życia, bycia, funkcjonowania są regularne 3 posiłki. Uwzględniaj w nich warzywa, owoce, ryby, gotowane mięso. Unikaj nadmiaru słodyczy, kawy, mocnej herbaty. Unikaj płynów energetyzujących. One po pobudzeniu obniżają nastrój, wyzwalają niepokój, wzbudzają rozdrażnienie. Na oddziałach terapii uzależnień jest na przykład zalecenie, żeby pić tylko 3 kawy dziennie z 2 płaskich łyżeczek. Większa ilość kaw powoduje pobudzenie, a więc może również spowodować głód alkoholowy. Nie wychodź z domu z pustym żołądkiem.
ponieważ mając pusty żołądek, twój organizm może również domagać się alkoholu. Pamiętaj to, co powiedziałem o tym, że ośrodek głodu alkoholowego w mózgu jest ten sam, co ośrodek głodu zwykłego. Jeśli nie możesz rano coś zjeść, to wypij chociaż herbatę, wodę mineralną, mleko albo zjedz coś słodkiego. Nie bądź zły. Druga część programu HALT. Dezyderatum mówi, krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Gniew jest naturalnym uczuciem, a chęć odprężenia prowadzi wprost do picia. Warto nauczyć się radzić sobie z gniewem, ale też warto zapobiegać jego występowaniu. Nie pozwól, by złość rosła. Rozwiązuj problemy na bieżąco. Nie tłum złości, mów o niej i wyrażaj ją, ale w sposób nieagresywny. Naucz się sobie radzić ze złością. Skup się na czymś przyjemnym, porozmawiaj z kimś życzliwym, idź na spacer, poćwicz, pomyśl o czymś innym, posłuchaj ulubionej muzyki. Nie bądź też samotny, trzeci element punktu HALT, programu HALT. Buduj relacje z ludźmi, spotykaj się z nimi. Oni są źródłem emocji. Rób jedną rzecz naraz, przeżywaj dobrze każdy dzień. Pamiętaj, że doskonałym lekarstwem na gniew jest miłość. Wiedz o tym, że samotność jest potrzebna na krótko, na przykład do podjęcia decyzji, natomiast na dłużej niedobrze, kiedy człowiek jest sam, ponieważ samotność budzi poczucie porzucenia, odrzucenia, użalania się nad sobą. W konsekwencji może prowadzić do cierpienia i szukania ulgi w alkoholu. Sposobem na samotność jest kontakt z rodziną, przyjaciółmi, meetingi, ludzie, z którymi trzeźwiejesz. Izolacja z kolei jest jednym z najważniejszych symptomów, przejawów nawrotu choroby alkoholowej. Pamiętaj o tym. I czwarty element programu HALT. Nie bądź zmęczony. Mierz siły na zamiary. Bądź aktywny, na ile tylko jest to możliwe. Pamiętaj, że wiele osób trzeźwiejąc rzuca się na pracę. Zmienia się holizm. Z alkoholizmu na pracoholizm. Nie nadgonisz nagle w ciągu kilku dni po zakończonej terapii wszystkich swoich błędów, opóźnień z przeszłości. Daj sobie czas. Nie bądź przemęczony. Unikaj zmęczenia fizycznego i psychicznego. Pamiętaj, że alkohol daje złudzenie, że usuwa zmęczenie i lekkości, a więc również zmęczenie powoduje chęć picia. Alkohol nie usuwa tak naprawdę zmęczenia, ale tylko znieczula. Poszukaj więc naturalnego sposobu na wypoczynek. Sen, spacer, relaks, zmiana aktywności. Groźne są brak snu i sen nieregularny albo narastające zmęczenie. Warto, żebyś wypoczywał i ładował swoje akumulatory. Teraz sporządzisz swoją własną listę sposobów na głód alkoholowy. Zapraszam. Kiedy czujesz suchość w ustach, pamiętaj, że nie pomoże tobie zmiana myślenia. Warto wtedy wypić dużą ilość płynów. Kiedy myślisz o piciu jako sposobie na problemy, nie pomoże tobie zjedzenie czegoś. Jest to inny poziom głodu alkoholowego. Pamiętaj, walcz z głodem alkoholowym tą samą bronią. Sposób radzenia sobie z głodem alkoholowym zależy od tego, jak go odczuwasz, jakiego wyzwalacza dotyczy. Czemu służy dane myślenie, uczucie? To jest jeden ze sposobów. Jeśli nie wiesz, czy dana myśl jest głodem alkoholowym, czy nie, to zastanów się właśnie nad tym pytaniem, które powiedziałem przed chwilą. Czemu służy to myślenie, uczucie? Jeżeli ma prowadzić do cierpienia, może być to objaw głodu. Do czego prowadzi to myślenie, uczucie? Co możesz zrobić, żeby się w tej sytuacji nie napić? Na poziomie ciała głód alkoholowy występuje poprzez smak alkoholu, zapach, suchość w ustach, ślinotok, ssanie w żołądku. Który z tych objawów dotyczy ciebie? Co możesz wtedy zrobić? Głód może dotyczyć napięcia mięśniowego, bólu mięśniowego, wzmożonej potliwości, bolesnego pragnienia. Który z tych objawów dotyczy ciebie? Co możesz z tym zrobić? Możesz napić się do przesytu, zjeść coś, najlepiej coś słodkiego. Zastosować jakieś ćwiczenia, prysznic, ćwiczenia izotoniczne, napinanie, rozluźnianie mięśni. Kiedy
masz poziom myśli, na przykład natrętne myśli o piciu, myślenie o piciu jako sposobie na ulgę, trudności w skupieniu uwagi. Możesz na to zastosować swoje własne sposoby. Podobnie jak kiedy twoje myśli krążą wokół picia, kiedy twoja pamięć się pogarsza, kiedy myślisz o alkoholu jako sposobie na ulgę. Zastanów się, które z tych objawów ciebie dotyczą i co możesz zrobić. Możesz przypomnieć sobie również przyjemny stan, jaki pojawia się w opiciu, cięcie. Możesz przypominać sobie również przyjemny stan po wypiciu alkoholu, możesz mieć suchy kac, sny alkoholowe, zamykanie się w sobie. To podsumowanie poziomu myśli, poziomu głodu alkoholowego. Co możesz z tym zrobić? Wspominałem o tym, ale podsumuję. Obserwuj swoje myśli, myśl o czymś innym, miej świadomość, że myśli to pędzący pociąg, a więc przejdą. Możesz zastosować program 24 godziny, teraz nie piję. Możesz nauczyć się rozpoznawania własnych uczuć, odkrywania, co jest pod spodem, ponieważ głód może być związany z niezaspokojeniem potrzeb. Możesz poszukać sposobu na zmianę miejsca, wyzwalaczy. A co z emocjami? Drażliwość, złość, niepokój, monotonia, przygnębienie, smutek, poczucie braku czegoś, nadmierna radość, trudność w znalezieniu sobie miejsca. To jest poziom emocjonalny głodu. Warto nauczyć się działania na tym poziomie, jeżeli te objawy ciebie dotyczą, a więc wyrażania uczuć wobec źródła złości, odejście od tego źródła złości, wyjazd, zmiana, działanie. Podsumowuję to, co mówiłem w części dotyczącej poziomu głodu alkoholowego. Możesz wyjść z samotności, porozmawiać z kimś, zmienić miejsce, sytuację, zaakceptować to uczucie, na przykład smutek, żal, stratę. Akceptować, a nie użalać się nad nim. Zwróć uwagę też, żeby się oddzielić od swoich uczuć. To nie jest tak, że czuję się cięcie. To nie jest tak, że jestem zły. Odczuwam złość. To nie jest tak, że jestem przygnębiony. Czuję przygnębienie. To takie myślenie troszeczkę uczy dystansu wobec własnych emocji. Coś mi się nie udało, ale to nie znaczy, że jestem do niczego. Tylko akurat to moje działanie nie przyniosło rezultatu. Kieruj się zasadą teraźniejszości. Spróbuj określić, co dzieje się z tobą teraz w aktualnej sytuacji, co myślisz, czujesz. To pomaga tobie w uświadomieniu sobie objawów głodu alkoholowego. Opowiedz o swoim samopoczuciu, zachowaniach, które cię niepokoją, terapeucie. Zabierz głos na meetingu, porozmawiaj z trzeźwiącym alkoholikiem. Mów o swoich uczuciach, o swoim głodzie. Nazywaj swojego wroga po to, żeby z nim walczyć. Możesz zastosować relaks. Odnowienia siebie, ładowania akumulatorów, energii do realizacji kolejnych celów. Kochaj siebie, kochaj innych. Akceptuj to, czego w sobie i w innych zmienić nie możesz. Sprawdzaj, czy twoja droga jest drogą prawdy o tobie, czy nie gubisz się gdzieś, bo tak naprawdę ze sobą musisz przebywać najczęściej i sobie musisz umieć spojrzeć prosto w oczy. Dziękuję tobie za uwagę. To dosyć długa prezentacja dotycząca głodu alkoholowego i wyzwalaczy. Mam nadzieję, że z niej skorzystasz. Pozdrawiam, Darek Dopierała.